Państwa serdecznie w Muzeum Okręgowym imieniem Leona Mieczułkowskiego. Spotykamy się z powodu bardzo ważnego wydarzenia, a mianowicie w tym roku Leon Mieczułkowski obchodziłby 169. rocznicę urodzin. Przypomnę Państwu, że od kilku lat organizujemy spotkania urodzinowe w postaci takiego spotkania przed budynkiem Leona Mieczułkowskiego. W tym roku te urodziny wyglądają nieco inaczej. Zapraszamy Państwa do wnętrza, do budynku, który prezentuje twórczość artysty i znajdujemy się w takiej bardzo klimatycznej sali, biograficznej artysty osobistej, tak bym nazwała, ponieważ tu znajdują się zdjęcia, osobiste pamiątki, listy, dokumenty i też bardzo ważne, bliskie sercu Leona Mieczułkowskiego obrazy. Obrazy szczególnie istotne, ponieważ dotykają problemu ważnego dla każdego z nas, problemu odchodzenia, przemijania. Mam na myśli wiosny. Chciałabym, żebyście Państwo wiedzieli, że Leon Mieczułkowski bardzo lubił porę wiosenną, szczególnie Kościeradzu. A do Kościeradza, przypomnę, sprowadził się w 1922 roku, kiedy to nabył dworek pod Bydgoszczą. Ziemia bydgoska, okolica, urzekła go niezwykle. W tamtym roku już zaproponowany był pokaz czterech wiosen Leona Mieczułkowskiego, bo takie wiosny namalował cztery plus kilka szkiców, ale z powodu pandemii nie udało się sprowadzić jednej z istotnych wiosen. A w tym roku, mimo trudnej sytuacji, cieszymy się ogromnie, że gościmy w naszym muzeum pracę, która jest ze zbiorów Muzeum Archidiecezjalnego z Poznania, wnętrze pracowni artysty, nazywano przez samego artystę Złotą Wiosną. Myślę, że Państwo, oglądając ten obraz, doskonale zauważycie, o co chodziło z tą wiosną złotą. Mam tu na myśli porę roku, porę dnia. Wiosna poranna to jest nasz obraz ze zbioru Bydgoskiego Muzeum, a wiosna złota jest z Muzeum Archidiecezjalnego. Nasza wiosna poranna, czyli słońce o wschodzie, jest bardzo ostre, nasycone, mocno dające kontrasty, a słońce popołudniowe, pełne barw ciepłych, złotych, czerwonych, zaciera pewne granice, stąd brak cieni na tym obrazie, ale wnętrze jest to samo. Te wiosny powstawały w okresie 1931-1933. Jak wspomniałam, sam mówił o czterech wiosnach, ale wykonał kilka szkiców czarno-białych. Kolor czarny jest tutaj bardzo istotny. Artysta nie chciał używać, nie nazywał tych wnętrz z kolorem czarnym. Ma tu na myśli fotel, krzesło. On mówił, że to są ciemne kolory. Obraz, jak Państwo widzą, jest wnętrzem pracowni gościeradzkiej, gdzie są stare sprzęty, czyli stary fotel, stary dywan, otwarte okno. Co się dzieje wiosną, doskonale widać na tym obrazie. Przede wszystkim wpada świeże powietrze, pachnące, powiewa firanka, cienka, muślinowa, a w tle jest kwitnąca ręgloda. Ta ręgloda w bydgoskim obrazie jest namalowana z natury. Piękne, kwitnące drzewo ręglodowe wchodzi w kadr okna. Natomiast, proszę Państwa, w złotej wiośnie, jak sam artysta wspominał, ręgloda była namalowana z pamięci. Czyli Leon Mieczułkowski w poszczególnych partiach obrazów zmieniał spojrzenie. Zapamiętany obraz również tutaj nam przekazał. Otwarta książka, pusty fotel mówią jednoznacznie o tym, że ktoś przed chwilą wyszedł z tego pomieszczenia. Jest tu zawarty taki dualizm bycia i niebycia. To niebycie jest zapowiedzią tego, co może nadejść, czyli tego, że artysty nie będzie. Tak się stało w 1936 roku, Leon Mieczułkowski zmarł. A obraz był taką próbą przymierzenia się, spojrzenia na siebie z pewnego dystansu, na pewną ulotność, bo życie to jest chwila ulotna. Stąd taki symboliczny przekaz w postaci pustego fotela, otwartej księgi. Ale zwróćcie Państwo jeszcze uwagę, szczególnie w wiośnie bydgoskiej, że obraz jest potraktowany z kilku kawałków. To nie jest jeden karton, na którym artysta wykonał kompozycję zamierzoną. Obraz jest doklejany, doklejone jest okno, doklejone są poszczególne części. Jest to zamysł trochę jakby szerszy, mówiący o życiu. To są widoczne przemyślenia samego artysty, który mówi.
mówi nam, że życie składa się z kilku elementów, a nie jednego, że jest okres dzieciństwa, okres jakichś wspaniałych sukcesów, jest pewien spokój, który przychodzi z wiekiem. U Leonarda Czułkowskiego objawia mu się czarno-białym kolorem, czyli uspokojeniem. I jest ten moment odejścia, pozostawienia pustego fotela i jakby pogodzenia się z daną sytuacją. Więc mimo radosnej formy tych wiosen, takiego zachwytu nad porą roku, jest też ten przekaz bardziej głębszy, symboliczny. Proszę Państwa, chciałabym również przy okazji zwrócić Państwa uwagę na to, że te obrazy są malowane na papierze, w technikach akwarelowych, temperze i zamiarem Czułkowskiego było namalowanie wiosny w technice olejnej. Ale jak widać, nie dotrwał już do tej pory, żeby zdążyć namalować obraz olejny. Jest to również wyjątkowa dla nas sytuacja, bo możemy powiedzieć o jeszcze jednym obrazie, który był w naszych zbiorach, który został przekazany w darze w 1937 roku przez Franciszkę Wyklębowską, Wiosna w Goście Radiu, która zaginęła. I proszę Państwa, jest to obraz, którego nie odzyskaliśmy. Jest on nadal stratą wojenną. I ten pokaz ma również na celu przypomnienie, że muzeum ma jeszcze straty nieodzyskane. Zapraszam Państwa do oglądania twórczości Leonarda Czułkowskiego, ale również szczególnie tej klimatycznej sali z wiosnami Leonarda Czułkowskiego.